Ogromne korki na autostradzie A6 w pobliżu węzła Kijewo. Zator w obie strony, każdy ma po ponad 5 km. 29-latek utonął w jeziorze Mąkowarskim w gminie Kalisz Pomorski od rana. Ostrzegamy dziś, by uważać nad wodą. Wyrwać chociaż remis, takie jest marzenie wielu kibiców przed meczem z Hiszpanami na Euro. Potężne korki na autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Jakby mało było remontu na węźle Kijewo, to jeszcze w pobliżu, w stronę węzła Podjuchy, zderzyły się dwie wojskowe lawety. Jedna z nich się zapaliła. Na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej. O utrudnieniach w tym rejonie informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Jest zablokowane wszystko w obu kierunkach. I na Świnoujście, i na Kołbaskowo. No już chwilę stoi, koło godziny będzie. Nie tam. Mówi nasz słuchacz, pan Maciek. Zablokowana jest też krajowa 75 między Brzeskiem i Jurkowem w Małopolsce. W Okocimiu zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Jedna osoba została ranna. Policja wyznaczyła objazd przez Wojnicz. 29-letni mężczyzna utonął w jeziorze Mąkowarskim w gminie Kalisz Pomorski. Wstępnie ustalono, że wszedł do jeziora popływać, zanurkował, już nie wypłynął. Na miejscu jest prokurator i policja, którzy badają przyczynę tragedii. Polska Konstytucja jest nadrzędnym aktem prawnym i o tym powinien wypowiedzieć się jak najszybciej Trybunał Konstytucyjny, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w RMF FM, odnosząc się do wniosku grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie uprawnień Unijnego Trybunału Sprawiedliwości do kontroli polskiego prawa. Minister wskazuje, że prawo europejskie jest pewną umową międzynarodową, która, jak to ujmuje, nie może dominować nad naszą konstytucją przyjętą przez suwerenny naród w ramach referendum. Dlaczego w takim razie Francja może poprzez swój Trybunał, czy Hiszpania, stwierdzić, że TSUE nie może kwestionować tamtejszych ustaw zasadniczych, a Polska ma postąpić tu inaczej? To właśnie tego rodzaju postawa prowadziłaby do braku szacunku dla Polski, do braku respektowania naszego kraju. To byłoby dowodem słabości. A słabość w polityce jest bezlitośnie wykorzystywana. I my musimy być silni, musimy się rozwijać, musimy wykorzystywać środki też europejskie, jakie są nam dane, do tego, żeby Polska się rozwijała, ale nie może być słabi, nie możemy być ulegli, nie możemy być jak ta, mówię, wierzba, na którą każda koza może skoczyć, bo to się fatalnie dla Polski skończy. Posłowie PiS chcą stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu, zgodnie z którym TSUE ma prawo dokonywać kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją tego państwa. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z ministrem sprawiedliwości jest na rmf24.pl. Euro 2020. Czy Polacy wyjdą z grupy? Potrzeba dobrej gry w defensywie i szczęścia, zaznaczył na konferencji prasowej przed meczem z Hiszpanią obrońca naszej reprezentacji Kamil Glich. Dla biało-czerwonych będzie to drugi mecz na Euro. No i przypomnijmy, jeśli przegrają, stracą szansę na wyjście z grupy, bo pierwsze spotkanie przegrali ze Słowakami 1-2. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej jest w Sewilli, gdzie będzie rozegrane to spotkanie. Nasza reprezentacja ma swoje problemy, a na co narzekają Hiszpanie? Media w Hiszpanii i kibice tej reprezentacji narzekają głównie na napastników, zaznacza mieszkająca w Sewilli Karolina Kowalczyk, która jest córką byłego reprezentanta Polski Wojciecha Kowalczyka. Narzekają tutaj na brak takiego strzelca w ich drużynie, który by tam im nakopał tych bramek. No ale w ostatnim meczu Polaków to myślę, że mają szansę na odblokowanie się i jednak myślę, że też skorzystają z tego i wiem, że głodni są Hiszpanie tych bramek. Spora krytyka spadła na Alvaro Morate, który w pierwszym meczu na Euro ze Szwecją mimo kilku dobrych okazji bramkowych żadnej nie zamienił na gola. Napastnika Juventusu wczoraj na przedmeczowej konferencji bronił jednak selekcjoner Hiszpanów Luis Enrique. Z Sewilli Wojciech Marczyk. A całą rozmowę z Karoliną Kowalczyk nie tylko o futbolu, ale też o życiu w Sewilli i jej zabytkach znajdziecie na rmf24.pl. My mamy strzelca, oby uciekł wieczorem hiszpańskim obrońcom. Remis wymarzonym wynikiem. Kibice w Lublinie, z którymi rozmawiał Krzysztof Kot, mają dość niewygórowane oczekiwania. To będzie zwycięski remis 0-0. Czyli rozumiem, że to strefa marzeń. Strefa optymizmu. Kto wygra? No wiadomo, raczej chyba kto wygra. Bo... No Polska! Każdy by się łudził, żeby tak było, ale to mało prawdopodobne. No chcielibyśmy, żeby się, Polska, ale myślę, może że... Może się jakiś duch obudzi w ludziach tych, no, jakiejś rywalizacji, chociaż trochę, żeby się nie poddać, ale... Przynajmniej, żeby jakieś honorowe 0-0 taki... było. Jeśli się nie poddajecie i będziecie nadal kibicować, pokażcie nam swoje zaangażowanie na rmf24.pl. Mamy dla was specjalną akcję. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.